dowodem na to, że telefon komórkowy może pomóc nam w zachowaniu sprawności fizycznej? Dzień dobry, nie chodzi wcale o udział w zawodach w rzucie komórką albo umawianiu się na największą liczbę imprezy tego wieczoru. Nie, ja rozumiem, to jest rzeczywisty wysiłek z komórką w dłoni. Właściciele smartfonów wyposażonych w system operacyjny Android mogą za darmo ściągnąć sobie program do treningu palców z jego pomocą. Możemy urządzić sobie wyścigi na dystansie metra, dwóch albo pięciu. Ustawiamy program i zaczynamy przebierać palcami po ekranie. Bieżnia się przesuwa i już możemy bić rekord. Ja już sobie wyobrażam te biurowe wyścigi, właśnie bicie rekordu, no, rywalizacja. Zawsze będzie można przed szefem udawać, że ćwiczymy biegłość w wykorzystywaniu możliwości sprzętu elektronicznego niezbędnego w pracy. A przy okazji wyćwiczymy sobie taką siłę w palcu. A, że nikt nas nie zagnie w zawodach siłowania się na kciuki. To ja dlatego wynalazłem kciuki w górę. Reklama. O kurczę, ściąga nas lewa. No znowu. No samochód do was ściąga nas lewa. Czujesz? Nie. Już to na pewno opona. A to przecież co?